Witam bardzo serdecznie wszystkich na dzisiejszej sesji. Otwieram 40. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Bardzo witam serdecznie wszystkich gości, witam panów starostów, witam bardzo serdecznie szefów naszych wszystkich służb, którzy dzisiaj są na sesji. Jest pan dyrektor szpitala, są panie z powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, jest powiatowy rzecznik konsumentów wśród nas, powiatowy inspektor weterynarii, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, jest przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej, czekamy jeszcze na przedstawiciela policji. Wszystkich serdecznie witam na dzisiejszej sesji. Witam również panią skarbnik, witam panie, które obsługują sesję. Witam oczywiście również telewizję Barstwat i za sprawą telewizji Barstwat witam bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców naszego powiatu i tych, którzy nas oglądają również poza powiatem, bo wiem, że oglądają. Szanowni Państwo, dzisiejsza sesja jest zwołana w trybie zdalnym, jak Państwo widzicie, ze względu na obostrzenia antykowidowe i proponuję w tej chwili sprawdzenie kworum, bo musimy sprawdzić kworum. Radnych oczywiście również też witam, dlatego bardzo proszę w tej chwili radnych o kliknięcie zakładki kworum i za chwileczkę zobaczymy, ilu nas jest dzisiaj na sesji. Przypomnę jeszcze, że aby sesja była prawomocna, wystarczy minimum 9 radnych. Jeszcze chwilę poczekamy. Pan Hilmanowicz nie będzie obecny, bo się u mnie usprawiedliwił. Wykonuje inne ważne zadania. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji obecnych jest 14 radnych, 3 radnych jest nieobecny. Jest to pan radny Bartłomiej, Bartek jest obecny dzisiaj. Świetnie, cieszę się bardzo. Czyli stwierdzam, że jest 15 radnych. Nieobecny jest pan Piotr Stapaj i pan Zbigniew Szyszka. Czyli nasza radna jest prawomocna, możemy podejmować uchwały zgodnie z prawem. Ustalenie porządku obrad. Szanowni Państwo, Szanowni Radni otrzymali porządek obrad w określonym terminie, mogli się z nim zapoznać. Ja przeczytam w tej chwili ten porządek obrad. Od razu z góry już mówię, że jest jeden wniosek dotyczący porządku obrad, który za chwileczkę przeczytam, ale w tym momencie przeczytam, co dzisiaj będziemy robić. Otóż proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie 40. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu obrad z 38 i 39 sesji Rady Powiatu. Następnie punkt piąty, informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwały Rady Powiatu. Punkt szósty, przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020. Punkt siódmy, przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów na rok 2020. Punkt ósmy, przedstawienie sprawozdań z działalności służb, inspekcji i straży za rok 2020. I tu po kolei Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, następnie Powiatowy Inspektorat Weterynarii, potem Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, następnie Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Komenda Powiatowej Policji. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwał w sprawach zmian w budżecie powiatu na 2021 rok, zmiany w WPFC, czyli w wieloletniej prognozie finansowej powiatu na lata 2021-2031.
Następnie wprowadzenie zmian w statusie powiatu. Punkt D, zatwierdzenie sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach za 2020 rok. Punkt E, rozpatrzenie skargi na działalność dyrektora pomocy, Domu Pomocy Społecznej w Czurkowie. Rozpatrzenie skargi, to jest F, na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach. Punkt 8, rozpatrzenie skargi na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie. Punkt 10, sprawy różne. I punkt 11, zamknięcie obrad 40. Zwyczajnej Sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Tak wygląda program dzisiejszej sesji, porządek dzisiejszej sesji. Do Rady Powiatu Bartoszyckiego wpłynął wniosek pana radnego Grzegorza Muchy, który brzmi w następujący sposób. Wniosek w sprawie zmiany porządku obrad 40. Sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego na podstawie paragrafu 6 ustęp 2 punkt 2 Statutu Powiatu Bartoszyckiego wobec braku możliwości uczestniczenia osobiście w zdalnej 40. sesji zgłaszam pisemny wniosek formalny dotyczący zmiany porządku obrad, a mianowicie skreślenia punktu 9 litera C dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie powiatu bartoszyckiego. Przeczytam krótko uzasadnienie. Przedstawiony Radzie projekt uchwały w sprawie zmian statutu nie uwzględnia wszystkich koniecznych poprawek w treści statutu stwierdzonych przeze mnie i wielokrotnie prezentowanych na komisjach oraz w trakcie sesji Rady Powiatu. Z przedstawionym projektem uchwały nie zostali zapoznani członkowie Komisji Budżetu i Realizacji Zadań Powiatu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przez przewodniczącego Komisji Doraźnej do spraw zmiany statutu, ani żadnego z jej uczestników. Statut powiatu jest czytany, jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, jest jednym z najważniejszych dokumentów wewnętrznych jednostki samorządu terytorialnego, dlatego przygotowanie jego zmian wymaga szczególnej troski i zaangażowania, czego w mojej ocenie zabrakło. Odnosząc się do meritum, stwierdzam, że zaproponowane zmiany statutu zawierają niezrozumiałe zapisy, na przykład w poprawce 4, 8 i 20 podpunkt 3. W punkcie 24 dokonuje się wymiany punktów dotyczących protokołu, gdzie tak naprawdę należy zmienić w paragrafie 40 paragraf 33 na paragraf 39 ustęp 1. Pozostała treść pozostaje bez zmian. W paragrafie 36 ustęp 4 treść zmiany jest identyczna jak przed zmianą, za wyjątkiem dodania litery O. W paragrafie 39 ustęp 2 statutu przed zmianą wskazuje się, że protokół podpisują członkowie komisji lub zespołu kontrolnego oraz kierownik jednostki kontrolowanej. Prawie identyczny zapis znajduje się w paragrafie 40 punkt 8. Z przedstawionych powyżej przykładów wynika, że zmiany treści statutu wymagają szerszego omówienia na posiedzeniu komisji statutowej z możliwością udziału pozostałych zainteresowanych radnych. W sprawie zmian statutu wymagany jest konsensus, a ponadto ten akt prawny powinien być doprecyzowany w szczegółach, tak jak to powiedział na jednej sesji pan starosta, aby był on przykładem dla innych powiatów, a może i całej Polski. Ten projekt zmian tego nie gwarantuje. Mając powyższe na uwadze, wnioskuję o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu i podjęcie uchwały na jednej z najbliższych sesji bez pośpiechu i konieczności rychłego dokonywania kolejnych zmian. Jeśli Państwo pozwolą, ja skomentuję to, dlatego że po pierwsze pan radny Mucha sam osobiście zrezygnował z uczestniczenia w komisji statutowej na jego własną prośbę, pozbył się tego uczestniczenia. Chciałbym też powiedzieć, że uwagi pana radnego Muchy zostały omówione na komisji. Komisja spotykała się bardzo często w trybie zdalnym. Zarzut, że nie zostały te zmiany przedstawione komisji, też jest moim zdaniem nietrafiony, dlatego że co najmniej od 10 dni zmiany statutu są zamieszczone na stronie
stronie portalu e-sesja i każdy radny mógł się dokładnie z nimi zapoznać. I to, że pan radny czegoś tam, prawda, nie rozumie i uważa, że powinno być inaczej, oczywiście ma do tego prawo i może swoją wolę po prostu wyrazić w głosowaniu. Dlatego poddaję wobec tego ten wniosek pana radnego Muchy pod głosowanie, bo musimy go przegłosować. I pytam w tej chwili wyraźnie, proszę się wsłuchać w pytanie, żeby nie było pomyłek. Kto z panów radnych jest za przyjęciem wniosku pana radnego Muchy o zdjęcie z porządku obrad sprawy statutu? Kto jest za, kto jest przeciw, a kto się wstrzymuje? Czekamy oczywiście jeszcze na głos pana Marcina Przybysza i pana Bartłomieja Hilmanowicza. Już pan Przybysz wyraził swoją wolę. Jeszcze pan Bartłomiej Hilmanowicz. To jest uroda sesji zdalnych. O, żeby trzeba po prostu chwilę zaczekać. Stwierdzam wobec tego, że za wnioskiem pana radnego Muchy głosowało 6 radnych, przeciw było 9. Stwierdzam wobec tego, że rada nie przyjęła tego wniosku, a więc punkt dotyczący statutu zostaje w porządku obrad. Czy są jeszcze jakieś inne wnioski dotyczące zmian w statucie? Nie widzę, wobec tego poddaję pod głosowanie cały porządek obrad, który nie tak dawno państwu przeczytałem i zadaję pytanie w tym momencie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad przedstawionego przeze mnie nie tak dawno? Kto jest za, kto jest przeciw, a kto się wstrzymał od głosu? Czekamy na pana radnego Marcina Przybysza i pana radnego Bartka Hilmanowicza. Jeszcze pan Bartłomiej. No, pan Hilmanowicz, pan radny Hilmanowicz ma pewnie kłopoty z... Przeciw, jest w porządku. Szanowni państwo, stwierdzam wobec tego, że Rada Powiatu Bartoszyckiego głosami 12 za, 1 przeciw, 2 głosy wstrzymujące się przyjęła porządek obrad dzisiejszej sesji. W związku z tym proponuję dalszy punkt, czyli ustaliliśmy porządek obrad. Punkt 4 porządku obrad to przyjęcie protokołu obrad 38 i 39 sesji Rady Powiatu.
Stwierdzam, że nie wniesiono żadnych uwag do tych protokołów. One są zawsze dostępne w Biurze Rady Powiatu, a w związku z tym stwierdzam, że Rada te protokoły przyjęła bez poprawek. Punkt piąty to informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. W związku z tym bardzo poproszę pana starostę, pana Jana Zbigniewa Nadolnego o zabranie głosu w tym temacie. Bardzo proszę, panie starosta. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy 38 a 40 sesją Rady Powiatu, to jest pomiędzy 30 kwietnia a 28 maja 2021 roku. I w powyższym okresie czasu zarząd obradował na trzech posiedzeniach. To jest w dniu 5, 18 oraz 25 maja, na których podjęto następujące uchwały. Uchwała nr 97 łamane na 262 łamane na 2021 z dnia 5 maja 2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Rozwoju i Edukacji w Bartoszycach. I tutaj udzielone zostało pełnomocnictwo dotyczące występowania w imieniu powiatu bartoszyckiego wobec firmy Orange Polska SA we wszelkich sprawach związanych z zawarciem i realizacją umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych realizowanych we Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji. Kolejna uchwała to uchwała nr 98 łamane na 263 łamane na 2021 z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego w jednostce organizacyjnej powiatu. Likwidacja tutaj dotyczy samochodu osobowego będącego na stanie Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie koło Bartoszyc, który po wypadku uległ całkowitej szkodzie. Kolejna uchwała nr 98 łamane na 264 łamane na 2021 z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie wydania opinii Zarządu Powiatu w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Uchwała pozytywnie opiniuje wniosek wójta gminy Górowo i Ławeckie w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej własność gminy Górowo i Ławeckie do kategorii dróg gminnych, to jest drogi łączącej miejscowość Bądle z drogą powiatową nr 1386N Kicina, Piasek, Bezledy, Łoskajmy. Kolejna uchwała nr 99 łamane na 265 łamane na 2021 z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu szkół w Górowie i Ławeckim. Uchwała nr 99 łamane na 265 łamane na 2021 z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie wydania opinii Zarządu Powiatu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii dróg gminnych. I tutaj, Szanowni Państwo, Zarząd Powiatu Bartoszyckiego pozytywnie zaopiniował przedłożony wniosek Zarządu Powiatu Braniewskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej o numerze 2309N ulica Skośna w obrębie 8 położonej na terenie miasta Braniewo i zaliczenie jej do kategorii drogi gminnej. Szanowni Państwo, ponadto Zarząd Powiatu rozpatrywał w tym okresie następujące sprawy. I tak na posiedzeniu w dniu 5 maja 2021 roku dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie koło Bartoszyc przedstawił nam, poinformował o tym, że wojewoda warmińsko-mazurski ogłosił już listę wybranych projektów o dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na tej liście, Szanowni Państwo, znalazło się 8 nowych projektów powiatu bartoszyckiego, a 3 są w trakcie realizacji jako zadania wieloletnie z listy z roku 2019. I z tych 8 nowych projektów 4 zadania otrzymały już dofinansowanie, a 4 są na liście rezerwowej. Te nowe zadania, które będą realizowane, te 4 dotyczą przebudowy drogi powiatowej 1396N i 1581N oraz remont nawierzchni drogi 1396N w miejscowości Lwowiec. Druga droga to jest przebudowa drogi powiatowej 1390N do drogi wojewódzkiej nr 512, tutaj Leginy, Liski, Sępopol, Ostre Bardo, Szczurkowo na odcinku Turcz-Sępopol.
Trzecia droga to jest przebudowa drogi powiatowej 1956N do drogi wojewódzkiej nr 592 Kowalewo i tutaj na odcinku Grzęda Łędławki będzie ta przebudowa następowała. I czwarta droga, która będzie realizowana i jest dofinansowana, to jest droga powiatowa 1354N Glądy Pieszkowo, tylko na odcinku Kicina Pieszkowo. Przetarg dotyczący przebudowy oraz remontu drogi w miejscowości Lwowiec będzie obejmował samo wykonanie robót, a pozostałe przetargi na trzy odcinki będą dotyczyły wykonania projektu, a następnie przebudowy. Koszty realizacji wszystkich powyższych projektów przekraczają próg unijny, dlatego postępowanie przetargowe będzie wydłużone. Poziom dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg został określony na 60%. Tradycyjnie w tym okresie przedsesyjnym Zarząd Powiatu na swych posiedzeniach zajmował się właśnie przygotowaniem materiałów pod obrady dzisiejszej sesji. Także to tyle w tych międzyczasie pomiędzy sesjami. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję panu staroście za to wystąpienie. Ja tak dodam tylko jedno zdanie od siebie, takie pozytywne, że jednak tych dróg troszeczkę się w powiecie robi i to bardzo dobrze. Oczywiście za mało, chcielibyśmy więcej, ale jednak się robi. Szanowni państwo, kolejny punkt porządku obrad to przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy powiatu bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020. Radni wszyscy zapoznali się z tym sprawozdaniem. Dodam jeszcze, że dodatkowo na komisji budżetowej również te sprawy były omawiane. Tutaj przy okazji też od razu powiem, że opinie komisji są pozytywne i w związku z tym stwierdzam, że Rada to sprawozdanie przyjęła. Przechodzimy teraz do kolejnego punktu. Przepraszam bardzo, tylko bo tu mam jeszcze informację od kierownictwa tutaj naszego. Rozumiem. Chodzi o ponowne sprawdzenie kworum, także niedługo będziemy ponownie sprawdzać kworum. Szanowni państwo, przechodzimy do kolejnego punktu, do punktu 7. Wobec tego przedstawienie sprawozdania z działalności powiatowego rzecznika konsumentów za rok 2020. Jest wśród nas pani rzecznik. Czy pani rzecznik zechciałaby zabrać głos? Jeśli tak, to bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Panie Starosto, Szanowni Państwo. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Bartoszycach w 2020 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, realizował obowiązki określone w artykule 42 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Realizując je, Rzecznik udzielił 787 porad konsumenckich oraz 55 porad o charakterze niekonsumenckim. Łącznie były to 842 porady. Specyfika roku 2020 spowodowała zmniejszenie ilości udzielonych porad w stosunku do 2019 roku. Złożyło się na to na przykład to, że ograniczenie mobilności mieszkańców, lockdown, obawa o swoje zdrowie, wizyty w urzędzie tylko w sprawach bardzo pilnych, ale także i to przede wszystkim wydłużony czas pojedynczej porady, które w zwiększonym zakresie odbywały się telefonicznie. Rzecznik podczas rozmowy telefonicznej wielokrotnie dyktował konsumentom sposób wypełnienia wniosku, formularza, pozwu czy innego dokumentu, co wydłużało czas porady, a tym samym wpłynęło na zmniejszenie ich ogólnej ilości. Najwięcej porad w zakresie umowy sprzedaży, podobnie jak w latach ubiegłych, dotyczyło kategorii odzież i obuwie. Były to 172 porady. Kolejną kategorią były to urządzenia gospodarstwa domowego, 164 porady.
Natomiast jeżeli chodzi o usługi, najwięcej porad, podobnie jak w latach ubiegłych, także dotyczyło sektora energetycznego. Były to 142 porady. Tutaj muszę dodać, że zaczęła się w 2019 pewna sytuacja, która miała swoją kontynuację w 2020 roku i obecnie również. I może powiem tak krótko. Zwiększona liczba porad w tym zakresie, czyli właśnie sektor energetyczny, spowodowana była tym, iż od września 2019 roku na terenie powiatu bartoszyckiego zaczął działać nowy sprzedawca energii, którego przedstawiciele handlowi wprowadzali w błąd konsumentów co do tożsamości samego operatora, a także nie zostawiali egzemplarza umowy. Sprawa została zgłoszona na policję do prokuratury przez samych konsumentów, natomiast rzecznik podjął działania będące w jego kompetencjach, to jest kierował wystąpienia do przedsiębiorcy, a następnie skierował właśnie w okresie sprawozdawczym w 2020 roku zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów do dyrektora delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Bydgoszczy. Niniejsza sprawa nadal jest w zainteresowaniu rzecznika. Następnie rzecznik opracował 92 wystąpienia do przedsiębiorców. Wystąpienia miały formę pisemnych mediacji pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem. W 16 sprawach rzecznik udzielił konsumentom pomocy, czyli sporządził pozwy, przygotował całą dokumentację z tym związaną, w samodzielnym dochodzeniu przez nich roszczeń przed sądem cywilnym. W większości przypadków były to właśnie pozwy związane z tym sektorem energetycznym i z nieuczciwym operatorem. Były to pozwy o unieważnienie oświadczenia woli w związku z wprowadzeniem w błąd konsumentów podczas zawierania umów poza lokalem. No i kończąc, podsumowując, mogę uznać, że biorąc pod uwagę ilość spraw, ilość porad, można uznać, że powiat za pomocą rzecznika dobrze realizuje swoje zadanie, jakim jest ochrona konsumentów. Dziękuję bardzo. Bardzo pani rzecznik, dziękuję. Myślę, że rzecznik konsumentów jest to instytucja niezwykle potrzebna i warto czasami skorzystać z pomocy rzecznika, bo rzecznik, proszę Państwa, jest dla obywateli, dla mieszkańców naszego powiatu, czyli jeśli macie jakieś problemy, rzecznik zawsze chętnie Państwa przyjmie. Mam rację? Potwierdzam. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do sprawozdań z działalności służb, inspekcji i straży za rok 2020. To są bardzo ważne instytucje, bo dzięki nim jesteśmy po prostu bezpieczni, czujemy się bezpiecznie. Dlatego bardzo proszę na początek panią Annę Krawczyk, która powie nam o działalności powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Tutaj powiem, że w sytuacji covidowej nasz sanepid miał naprawdę dużo, dużo pracy i za to od razu z góry dziękuję, bo to jest bardzo, bardzo ważna służba. Bardzo proszę pani Anno o przedstawienie. Dzień dobry. Szanowny panie przewodniczący, szanowna rado, szanowni panowie starostowie, szanowni państwo. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna jak co roku opracowuje raport o stanie sanitarno-higienicznym powiatu za rok poprzedni. Taki raport został również opracowany za rok 2020. Został państwu przesłany do zapoznania, również znajduje się on na naszej stronie internetowej i jest ogólnodostępny, można się z nim zapoznać. Rok 2020 był niewątpliwie inny niż lata poprzednie, niemal całkowicie podporządkowany pandemii spowodowanej nowym koronawirusem SARS-CoV-2, który wywoływał chorobę zakaźną zwaną COVID-19. Do Polski wirus ten dotarł na początku 2020 roku. Pierwsze zakażenia potwierdzono w kraju 4 marca. W naszym województwie warmińsko-mazurskim pierwsze zakażenie potwierdzono 6 marca. Od 14 marca na terenie Polski obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego, a już od 20 marca wprowadzono stan epidemii oraz obowiązek kwarantanny dla osób powracających z zagranicy.
Na terenie naszego powiatu bartoszyckiego pierwszą osobę zakażoną wirusem SARS-CoV-2 zdiagnozowano dopiero 5 sierpnia 2020 roku. Jednakże do końca tego roku sprawozdawczego na terenie naszego powiatu zarejestrowano aż 2282 potwierdzone przypadki zakażeń SARS-CoV-2, a liczba zgonów z powodu COVID-19 wynosiła 66. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna jak co roku przygotowuje plany kontroli na rok bieżący. Tak było również i w roku 2020. Jednakże nasze plany kontroli zostały w znacznym stopniu zweryfikowane, ograniczyły się do niezbędnego minimum w zakresie bezpieczeństwa żywności, jakości wody przeznaczonej do spożycia, opiniowania dokumentacji przyszłych inwestycji, odbiorów nowych obiektów, wydawania pozwoleń na ekshumację oraz innych pilnych spraw. Ograniczono się przede wszystkim do przeprowadzania kontroli interwencyjnych w takich przypadkach, gdy występowało zagrożenie życia lub zdrowia naszych mieszkańców. W minionym roku niemal wszyscy merytoryczni pracownicy Inspekcji Sanitarnej zaangażowani zostali do zapobiegania i zwalczania epidemii. Naszą codziennością stało się przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych, nakładanie kwarantanny. Początkowo była to kwarantanna na wszystkie osoby przyjeżdżające z zagranicy. W późniejszym okresie kwarantannę nakładaliśmy na wszystkie osoby mające kontakt z osobą zakażoną. Ustalaliśmy kontakty z osobą zakażoną, organizowaliśmy i zlecaliśmy testy na obecność wirusa SARS-CoV-2, przeprowadzaliśmy oczywiście kontrolę w zakresie przestrzegania ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które określone były w rozporządzeniu ministra zdrowia, które bardzo często się zmieniało. Wydawaliśmy decyzje administracyjne w zakresie poddawania się obowiązkowej kwarantannie i izolacji, czyli wszystkie osoby objęte kwarantanną dostały od nas decyzję w formie pisemnej, a wszystkie osoby, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem, dostały w formie pisemnej decyzję dotyczącą izolacji. Współpracowaliśmy z domami opieki społecznej, przeprowadzaliśmy testy u osób, które tam przebywają, współpracowaliśmy z zakładami służby zdrowia. Na bardzo szeroką skalę była współpraca z placówkami oświatowymi w przypadku potwierdzonego zakażenia czy ucznia, czy nauczyciela lub osoby przebywającej na terenie placówki oświatowej obejmowaliśmy wszystkie osoby kwarantanną. W ostatnich miesiącach bardzo duży nacisk położyliśmy na propagowanie szczepień przeciwko koronawirusowi, czyli działalność powiatowej stacji w 2020 roku skupiła się w szczególności na realizacji zadań priorytetowych, czyli na zapobieganiu i zwalczaniu epidemii z naciskiem na profilaktykę. Troszeczkę tutaj danych statystycznych mamy przygotowanych odnośnie roku 2020. Pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bartoszycach znajdowało się 1467 obiektów. Ogółem przeprowadzono 624 kontrole sanitarne, w tym 282 kontrole dotyczyły przestrzegania przepisów prawa dotyczących ustanowienia określonych nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii. Pobraliśmy do badania 190 próbek, nie były to oczywiście próby do badania w kierunku COVID. Wystawiono 1750 decyzji merytorycznych. Dla porównania w roku 2019 takich decyzji merytorycznych było 331. Wystawiono 140 decyzji płatniczych na kwotę 12 360 zł, nałożono 20 mandatów karnych na kwotę 5 450 zł, nałożono 11 kar pieniężnych w drodze decyzji administracyjnych na kwotę 33 700 zł za złamanie obostrzeń epidemicznych. Odnotowano 2590 zgłoszeń zachorowań na choroby zakaźne, w tym na uwagę zasługuje fakt, że 2282 zgłoszenia dotyczyły wirusa SARS-CoV-2. Przeprowadzono 9010 dochodzeń epidemiologicznych, gdzie dla porównania w roku 2019 takich dochodzeń epidemiologicznych było 255. Wpłynęły 24 wnioski z prośbą o interwencję, z czego 4 uznano za zasadne i 1 wniosek skierowano o ukaranie do sądu. W roku 2020 oprócz zwalczania choroby COVID-19 nadal prowadziliśmy nadzór nad chorobami zakaźnymi. W 2020 roku odnotowano
bardzo widoczny spadek zachorowań na choroby zakaźne z wyjątkiem COVID-19 w porównaniu do roku jeszcze poprzedniego 2019. W naszym powiecie zarejestrowano tych zakażeń 2590. Dla porównania z rokiem 2019, gdzie było ich 896. Rok 2020 na całym świecie został zdominowany przez nową jednostkę chorobową COVID-19 i u nas tych zachorowań, jeszcze raz powiem, było 2282, czyli bardzo dużo. W analizowanym roku zarejestrowano 67 zgonów z powodu zakażeń i chorób zakaźnych, w tym u 66 osób zgon nastąpił z powodu COVID-19. Dla porównania w latach 2018 i 2019 rejestrowano po 2 zgony z powodu zakażeń chorób zakaźnych. W 2020 roku potrzebę hospitalizacji wykazywały 204 osoby, w tym 168 osób z powodu COVID-19, gdzie w 2019 roku z powodu chorób zakaźnych hospitalizowano o połowę osób mniej, czyli 108. Od kilkunastu lat w powiecie bartoszyckim nie rejestruje się zachorowań na błonicę, odrę, tężec czy wściekliznę u ludzi. I teraz dla porównania mam tak króciutko przygotowane odnośnie chorób zakaźnych, jak to wyglądało w liczbach. Oczywiście zakażenia SARS-CoV-2 nie porównamy do lat ubiegłych, ale w porównaniu do kraju czy województwa w naszym powiecie wskaźnik zapadalności był najwyższy. Rejestrowano zachorowania na bakteryjne i wirusowe choroby przenoszone drogą pokarmową. W 2019 roku takich chorób było 16, w 2020 roku takich chorób było 3. Wirusowe zakażenia jelitowe, dla porównania rok 2019 35, w roku 2020 zgłoszeń do nas dotarło 2. Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe, 2019 rok 76 zachorowań, w roku 2020 14. Choroby przenoszone przez kleszcze, jak najbardziej problemem powiatu bartoszyckiego jest ta choroba z uwagi na endemiczne występowanie zakażonych kleszczy. Jest bardzo wysoki współczynnik zapadalności na boreliozę u nas i kleszczowe zapalenie mózgu. Na przestrzeni ostatnich lat notowało się w powiecie bardzo duży wskaźnik na boreliozę. Jedynie w roku 2020 ze względu na trudną sytuację, oczywiście epidemiologiczną, zarejestrowano ponad dwukrotny spadek wyżej wymienionych zachorowań. I tak dla porównania w 2019 roku takich zachorowań odnotowano 89, w 2020 roku 40. Zachorowania na choroby zakaźne wieku dziecięcego tak króciutko. Nie rejestrowano zakażeń na świnkę, krztusiec, ale na uwagę zasługuje fakt, że odnotowano trzykrotny spadek zachorowań na ospę wieczną w porównaniu do roku 2019. Nie rejestrowano nowo wykrytych zakażeń HIV, nie rejestrowano zakażeń na kiłę. Odnośnie zwalczania wścieklizny, w 2020 roku odnotowano spadek liczby zgłoszeń pokąsań przez zwierzęta oraz liczby osób kierowanych na szczepienia. I tak, w 2020 roku w powiecie zarejestrowano 57 przypadków pokąsań przez zwierzęta, gdzie w 2019 roku było zgłoszonych takich 76 pokąsań. Podobnie wygląda sytuacja ze szczepieniami przeciwko wściekliźnie. W roku 2020 takich osób do szczepień kierowano 10, w 2019 roku 12. Odnośnie gruźlicy, w powiecie bartoszyckim odnotowano w roku sprawozdawczym jeden przypadek gruźlicy, gdzie w roku 2019 było takich przypadków zarejestrowanych 9. Odnotowano również spadek zachorowań na grypę i choroby grypopodobne. W 2019 roku takich chorób zgłoszono do nas, takich zgłoszeń do nas dotarło 3727, gdzie w roku sprawozdawczym 2020 było ich tylko 1477. Grypa oczywiście jest chorobą, którą można ograniczyć poprzez szczepienia. W powiecie bartoszyckim te szczepienia przeciwko grypie są realizowane na bardzo niskim poziomie. Są to szczepienia nieobowiązkowe i tak dla porównania w roku 2019 zaszczepionych osób było ponad 1000. Tu mam liczbę. A w roku 2020 tylko 719.
Prowadzono również nadzór nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą i nad wykonawstwem szczepień. I tutaj odnośnie szczepień, chciałabym troszeczkę czasu poświęcić. Szczepienia to najskuteczniejsza forma oczywiście zapobiegania przed chorobami zakaźnymi. Obowiązek szczepień ściśle wiąże się z dążeniem do uzyskania maksymalnej ochrony przed zakażeniem, a oczywiście w dalszej perspektywie do eradykacji poszczególnych chorób zakaźnych z organizmów ludzkich i środowiska. Tylko uodpornienie wysokiego odsetka osób gwarantuje ochronę osób, nie tylko tych zaszczepionych, ale także tych, które z jakichkolwiek powodów nie mogą być zaszczepione. Wysoki odsetek ludzi zaszczepionych przeciwko danej chorobie zakaźnej ma wpływ na wytworzenie odporności zbiorowiskowej, a tym samym na ograniczenie rozprzestrzeniania się tej choroby. W Polsce szczepienia ochronne wykonywane są w oparciu o ustawę o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. Uzupełnieniem tej regulacji prawne jest program szczepień ochronnych na dany rok. W programie szczepień ochronnych mamy 3 rodzaje szczepień. Mamy szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży od urodzenia do 19 roku życia, szczepienia obowiązkowe osób narażonych w szczególny sposób na zakażenia, no i mamy oczywiście szczepienia zalecane, które nie są finansowane z budżetu państwa. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny monitoruje realizację szczepień ochronnych poprzez nadzór nad ich wykonawstwem. Wykonawstwo tych szczepień na terenie powiatu utrzymuje się od wielu lat na wysokim poziomie. W związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa w 2020 roku wstrzymano realizację programu szczepień ochronnych od marca do końca kwietnia 2020 roku. Te szczepienia oczywiście odbywały się, ale z pewnymi ograniczeniami. Realizacja szczepień ochronnych w podmiotach odbywała się wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty szczepiennej. Poza tymi naszymi głównymi działaniami covidowymi oczywiście były przeprowadzane działania w zakresie higieny żywności, przeprowadzane były kontrole w zakładach żywności, w zakładach produkcji żywności, obrotu żywnością, pobierano próby żywności, materiałów, wyrobów do kontaktu z żywnością. Sekcja higieny komunalnej jak najbardziej prowadziła nadzór nad jakością zdrowotną wody, przeznaczonej też do spożycia przez ludzi na terenie powiatu bartoszeckiego. W 2020 roku nie stwierdzono braku przydatności wody do spożycia i na koniec roku we wszystkich wodociągach woda dostarczana odbiorcom spełniała wymagania sanitarne określone w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Sekcja higieny, tak króciutko jeszcze powiem, sekcja higieny pracy prowadziła oczywiście nadzór nad zakładami pracy, w których występują przekroczenia normatywów higienicznych, w zakładach, gdzie występuje szczególne zagrożenie, między innymi czynniki rakootwórcze. Również były pomimo tej całej pandemii przeprowadzane kontrole, wydano 17 decyzji w celu wyeliminowania nieprawidłowości. W sekcji zapobiegawczego nadzoru sanitarnego przeprowadzono 12 kontroli sanitarnych, wydano 12 stanowisk dotyczących uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów, zaopiniowano 31 projektów budowlanych, wydano 44 opinie sanitarne dotyczące realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Prowadzono również nadzór nad placówkami oświaty i wychowania. To był nadzór troszeczkę utrudniony, bo w związku z wystąpieniem epidemii od połowy marca już do przerwy wakacyjnej w roku sprawozdawczym na terenie kraju we wszystkich placówkach oświatowych prowadzono nauczanie zdalne. Od 19 października nauczanie zdalne odbywało się dla uczniów szkół średnich, o tydzień później dla uczniów klas 4-8 podstawowych, natomiast uczniowie klas 1-3 objęci zostali nauką zdalną od 8 listopada i taki stan rzeczy już trwał do 2020 roku. Jednakże udało nam się przeprowadzić chociaż 16 kontroli w placówkach oświatowych. Sprawdzaliśmy wprowadzanie procedur związanych z wystąpieniem epidemii. Placówki przygotowane były i nieprawidłowości już nie stwierdzano. Tutaj na uwagę zasługuje też fakt, że współpraca z dyrektorami szkół układała się na bardzo dobrym poziomie. W przypadku stwierdzenia zachorowania czy u ucznia, czy u nauczyciela, czy u pracownika szkoły następowała zmiana systemu nauczania w takiej placówce na zdalny lub hybrydowy. Dyrektorzy występowali z wnioskiem i praktycznie z dyrektorami szkół byliśmy w
stałym kontakcie telefonicznym. Wszystkie osoby zostały objęte kwarantanną. Bardzo duży nacisk Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna nałożyła na promocję zdrowia. Oczywiście realizowano i programy ogólnopolskie, i wojewódzkie. Działania skierowane były i do uczniów, i do dzieci, i do nauczycieli, i do pracowników ochrony zdrowia, i do samorządów lokalnych, i do instytucji publicznych. W szczególności tutaj położono duży nacisk na profilaktykę COVID-19, przekazywano informacje dotyczące higieny osobistej. Współpraca bardzo dobrze układała się również z naszą policją, z placówkami służby zdrowia, z lokalnymi mediami na dzień dzisiejszy, za co dziękujemy bardzo wszystkim. To odnośnie raportu za 2020 rok, ale jeszcze tak dwa zdania odnośnie sytuacji na dzień dzisiejszy w zakresie COVID-19. Na dzień dzisiejszy mamy w izolacji tych osób niedużo, bo jest ich 8. W kwarantannie mamy takich osób 28, jednak sytuacja jest nadal naszym zdaniem trudna i ciężka, i pomimo znoszonych z tygodnia na tydzień obostrzeń apelujemy do wszystkich mieszkańców do przestrzegania nadal zasad reżimu sanitarnego. I dla porównania, w roku 2020 od początku pandemii na terenie naszego powiatu stwierdzono 2282 przypadki zachorowań. Osób w kwarantannie było 7,5 tysiąca. Zgonów było 66. Natomiast w roku już 2021, od początku roku do chwili obecnej, tych przypadków potwierdzonych zakażenia koronawirusem mamy niemal 3200. W kwarantannie było już osób więcej niż w roku poprzednim, 7918, odnotowano 103 zgony tylko w tym roku. I przechorowało, tak ogólnie licząc, około 10% zgłoszonych takich przypadków, które były zgłoszone, potwierdzone, tylko przechorowało 10% ogółu mieszkańców naszego terenu powiatu. Dziękuję bardzo. Zachęcam do zapoznania się z naszym raportem na stronie internetowej, który jest dostępny wszystkim mieszkańcom. Dziękuję bardzo. Bardzo pani dziękuję. Ja, jak widzicie państwo, Sanepid jest to bardzo aktywna służba, bardzo potrzebna, a mająca w tej chwili szczególnie dużo pracy w związku z COVID-em, dlatego myślę, że pozwólcie państwo, że wyrażę szacunek dla Sanepidu i powiem skromne dziękuję, ale to jest naprawdę dziękuję od nas wszystkich za tą ciężką pracę i za to, że dbacie wszyscy po prostu o nasze bezpieczeństwo. To jest niezwykle ważne. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, przechodzimy teraz do kolejnego punktu, czyli do kolejnego sprawozdania. Tym razem jest to sprawozdanie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Państwo oczywiście mieli okazję zapoznać się, ja mówię, zwracam się do radnych, z tym sprawozdaniem. Ono jest oczywiście przyjęte. Dzisiaj nie ma wśród nas przedstawiciela, pan doktor Wojnicz jest w tej chwili, ma inne ważne sprawy do wykonania, dlatego go dzisiaj nie ma i przepraszam bardzo. Wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu, czyli do sprawozdania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. I bardzo proszę, pan Powiatowy Inspektor Sanitarny przedstawi nam w tej chwili Nadzoru Budowlanego, przepraszam, tak, Inspektor Nadzoru Budowlanego przedstawi nam w tej chwili swoje sprawozdanie. Bardzo pana prosimy. Bardzo dziękuję. Szanowny panie przewodniczący, szanowna rado, szanowni panie starostowie, szanowni państwo. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje swoje zadania na podstawie przepisów ustawy Prawo Budowlane. Były to głównie kontrole obiektów w trakcie realizacji, kontrole obiektów przekazywanych do użytkowania, kontrole obiektów użytkowanych, kontrole obiektów w wyniku skarg, kontrole wyrobów budowlanych, a także kontrole zlecone przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Na terenie powiatu bartoszyckiego realizowane w głównej mierze są budynki mieszkalne jednorodzinne. Realizowane są także garaże, budynki gospodarcze, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, w mniejszej ilości zakłady produkcyjne.
W wyniku kontroli w roku 2020 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wykrył 40 samowoli budowlanych. Były to głównie rozbudowy budynków mieszkalnych, budowy budynków gospodarczych, budowy budynków garażowych, a także samowolne roboty budowlane przy zmianie sposobu użytkowania poddaszy niemieszkalnych na mieszkalne. W trakcie prowadzonych kontroli główne nieprawidłowości, jakie stwierdziliśmy, to brak tablic informacyjnych, brak zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, brak aktualnych wpisów w dzienniku budowy przez osoby uprawnione w stosunku do przebiegu robót budowlanych. Może teraz nadzór w liczbach. Przeprowadziliśmy 324 kontrole obiektów w budowie. Obiektów użytkowanych było 122. Kontroli obiektów użytkowanych było 122, czyli w stosunku do roku 2019 o połowę mniej ze względu na rok pandemiczny. Wszczęliśmy 244 postępowania administracyjne, z czego wydaliśmy 87 decyzji i postanowień. Przekazaliśmy do użytkowania 167 obiektów budowlanych, a także wydaliśmy 36 pozwoleń na użytkowanie. Jeśli chodzi o postępowania legalizacyjne i mandatowe, nałożyliśmy 15 mandatów karnych na ogólną sumę 4,5 tysiąca złotych. Nadzór budowlany prowadził także działania profilaktyczne i tutaj w okresie letnim były kontrolowane obiekty związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Były to głównie place zabaw na terenie powiatu bartoszyckiego, stadiony sportowe, boiska sportowe, a także basen miejski w Bartoszycach. W większości przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. W kilku przypadkach nałożono mandaty karne na zarządcę ze względu na stwierdzone nieprawidłowości. W okresie jesienno-zimowym Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego prowadził działania inspekcyjno-kontrolne w zakresie dostosowania obiektów do wymagań sezonu jesienno-zimowego. Były to głównie kontrole realizowane pod kątem ilości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach, głównie obiektów wielkopowierzchniowych, a także nawisów lodowych, sopli. Informowano także zarządców o potencjalnych zagrożeniach, jakie powoduje przeciążenie konstrukcji spowodowane zalegającym na dachu śniegiem czy lodem. To były główne zadania, które realizowaliśmy w 2020 roku. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu za to sprawozdanie. Przypomnę, że to przedstawił nam pan inspektor nadzoru budowlanego, pan Grzegorz Klimczak. Także dziękuję panu bardzo. Bardzo proszę wobec tego teraz o kolejne sprawozdania, przedstawienie kolejnego sprawozdania. Tym razem będzie to Komenda Powiatowej Straży Pożarnej. Komendę Powiatowej Straży Pożarnej reprezentuje starszy kapitan pożarnictwa, pan Krystian Masalski i bardzo proszę pana kapitana o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Panowie Starostowie, Wysoka Rado, Szanowni Mieszkańcy i Goście. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach posiadamy 49 etatów dla funkcjonariuszy i 2 etaty cywilne. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zatrudnialiśmy 46 funkcjonariuszy oraz 2 pracowników cywilnych. Na terenie naszego powiatu poza jednostką ratowniczo-gaśniczą, która funkcjonuje przy komendzie, funkcjonuje także 10 jednostek ochotniczej straży pożarnej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz 14 jednostek ochotniczych straży pożarnych spoza systemu krajowego. Dodatkowo na szczęście na terenie naszego miasta jest jeszcze Wojskowa Straż Pożarna przy 20. Bartoszyckiej Brygadzie Zmechanizowanej, która także od 2016 roku jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i na co dzień wspiera nas podczas działań ratowniczych. W ubiegłym roku komendant powiatowy w celu prawidłowego funkcjonowania naszej komendy wydał 88 decyzji, 14 rozkazów oraz 24 zarządzenia. W ubiegłym roku również
Przeprowadzone zostały dwie inspekcje gotowości operacyjnej jednostek ochotniczych straży pożarnych, tylko dwie tak naprawdę, gdyż zostały one przeprowadzone jeszcze przed obostrzeniami związanymi z koronawirusem. Funkcjonariusz do spraw kontrolno-rozpoznawczych przeprowadził 60 kontroli, które objęły 84 budynki i wykazały 88 nieprawidłowości. W związku z tym wszczęto 19 postępowań administracyjnych. Dokonaliśmy także 27 odbiorów obiektów oddanych do użytku. Szanowni Państwo, w ubiegłym roku strażacy z terenu naszego powiatu wyjeżdżali 863 razy do różnych zdarzeń, z czego 177 razy do pożarów, 653 razy do miejscowych zagrożeń oraz 33 razy do alarmów fałszywych. 653 miejscowe zagrożenia, jest to duża liczba w porównaniu do lat poprzednich. Ma to związek oczywiście z pandemią oraz działaniami, które prowadziliśmy w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusowi. 257 takich zdarzeń odnotowaliśmy w ubiegłym roku. Pozostałe miejscowe zagrożenia można zakwalifikować głównie do pożarów, przepraszam, jeżeli chodzi o kwalifikacje pożarów, to chciałem wspomnieć o tym, że naszym problemem od wielu lat jest pożary sadz, które odnotowujemy najczęściej w porze, w sezonie grzewczym, czyli pora jesienna i wiosenna i początek roku, oraz jeżeli chodzi o miejscowe zagrożenia, to są wiatrołomy, czyli wyjazdy do wszystkich skutków silnych wiatrów. Jeżeli chodzi o ubiegły rok, nie ukrywamy, że był on dla nas również szczególny z powodu pandemii. Na przełomie miesięcy marzec-kwiecień wprowadziliśmy szereg procedur i zasad, tak naprawdę opracowaliśmy i wprowadziliśmy w życie w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusowi oraz zapewnieniu funkcjonowania naszej jednostki do tych podstawowych, ustawowych zadań, które posiadamy. Od 10 marca do 23 października nasi funkcjonariusze pełnili zadania, tak naprawdę służbę na przejściu granicznym w Bezledach, gdzie dokonywali pomiaru temperatury dla osób przekraczających granicę. Przez ten okres dokonano pomiaru u przeszło 11 tysięcy osób. Służbę pełnili nasi funkcjonariusze, na początku byli też wspierani przez funkcjonariuszy z terenu naszego województwa przez 24 godziny na dobę. Dodatkowo w związku z pandemią zostały nam przydzielone dodatkowe zadania. Nam, czyli mam na myśli tutaj Państwową Straż Pożarną, jak i również ochotniczą, która naprawdę wkłada wiele wysiłku w to wszystko, co się tutaj wokół nas dzieje. I między innymi strażacy ochotnicy dowozili żywność dla osób, które tego potrzebowały. Rozwozili ulotki informujące o szczepieniach. W chwili obecnej dowożą ludzi na szczepienia, to oczywiście tych ludzi, którzy nie mogą sami dotrzeć na te szczepienia. My jako Państwowa Straż Pożarna zajmowaliśmy się dystrybucją maseczek oraz płynów do dezynfekcji do szkół, przedszkoli, w tym roku także nawet do dekanatów kościelnych. Jest to dla nas też szczególny okres i bardzo ciężki okres, gdyż w związku z pandemią musieliśmy bardzo zawężyć działalność prewencyjną i zrezygnować chociażby z zajęć w sali edukacyjnej Ognik, dlatego też odbyły się tam tylko i wyłącznie, w tam ubiegłym roku odbyło się 6 spotkań, przeszkoliliśmy ponad 100 dzieci, musieliśmy zrezygnować z różnych eventów, pikników oraz spotkań z młodzieżą oraz ludźmi starszymi, czego nam też bardzo brakuje. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli do tego wrócić. W ubiegłym roku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie naszego powiatu otrzymały wsparcie finansowe. Jednostki spoza systemu krajowego otrzymały dotacje od ministra spraw wewnętrznych i administracji w wysokości 37 400 zł, natomiast jednostki z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego otrzymały dotację od komendanta głównego na wydatki bieżące w wysokości 67 600 zł, oraz dotacja była celowa inwestycyjna w wysokości 180 tysięcy na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojciechach. Udało się zakupić nowy samochód, cieszymy się bardzo. Wartość całkowita
tego pojazdu to przeszło 950 tysięcy złotych. Na szczęście dla naszej komendy też udało się pozyskać dwa nowe samochody specjalne. Jednym z tych samochodów jest ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo z napędem 6x6, który został zakupiony z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 za łączną kwotę 1 182 000 zł, 768 zł. Drugim samochodem jest lekki samochód operacyjny, który został zakupiony dzięki finansowaniu rządowo-samorządowemu za kwotę przeszło 150 tysięcy złotych i w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim samorządowcom, którzy dołożyli się do tego samochodu, którzy wsparli nas w tym zakupie. Także tutaj dla panów starostów, pani skarbnik, chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować. W ubiegłym roku można zauważyć, przejeżdżając obok naszej komendy, otrzymaliśmy też dofinansowanie dzięki środków budżetowych państwa z nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 rok w wysokości 1 256 000 zł na budowę zaplecza techniczno-magazynowego, o które prosiliśmy od wielu lat. Jest to duży budynek, który pozwoli nam, że tak powiem kolokwialnie, rozładować nasz garaż, który był całkowicie zapełniony i ciężko było się po nim poruszać. Teraz mamy dużo miejsca, możemy bezpiecznie przechowywać sprzęt oraz samochody. Szanowni Państwo, w ubiegłym roku braliśmy też czynny, nasi funkcjonariusze oraz ochotnicy brali czynny udział w akcjach pod tytułem Ognisty Ratownik Gorąca Krew. Była to 15. edycja. Udało się naszej komendzie zdobyć pierwsze miejsce w województwie oraz dwóm jednostkom ochotniczych straży pożarnych zdobyć pierwsze i drugie miejsce. Pierwsza jednostka OSP Kamińsk, drugie miejsce jednostka ochotniczej straży pożarnej w Górowie Ławeckim. Zachęcam wszystkich do oddawania krwi i pomaganiu tym osób, które tego potrzebują. Jeżeli moja prezentacja działalności Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej za rok 2020 była dla kogoś niewystarczająca, zachęcam do zapoznania się z raportem, który jest dużo bardziej obszerny i znajduje się na stronie internetowej naszej komendy, jak również raporty z poprzednich lat. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu kapitanowi za te obszerne wyjaśnienia, sprawozdanie. Ja myślę, że Straż Pożarna to jest taka instytucja, która zasługuje na nasz wielki szacunek, bo to tak jak wszystkie zresztą służby, ale Straż Pożarna to są nie tylko pożary, przecież pamiętajmy, to jest, jak widzicie Państwo, szkolenia różnego rodzaju, a nawet czasami Straż Pożarna jest wzywana, nie wiem, żeby zdjąć kotka z drzewa i też Straż Pożarna przyjeżdża i to robi. Także dziękujemy bardzo, nasz wielki szacunek i oczywiście nasze wielkie dziękuję dla strażaków i tych zawodowych, i tych ochotniczych. Także dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Komenda Powiatowa Policji, kolejne sprawozdanie. Pan inspektor Przemysław Fiertek, Komendant Powiatowej Policji w Bartoszycach jest w tej chwili, nie mógł przybyć, bo ma inne ważne obowiązki. Przepraszam bardzo za to, ale radni oczywiście się z tym sprawozdaniem zapoznali, więc też rozumiem, że Rada te sprawozdanie przyjęła. Kolejny punkt to jest podjęcie uchwał w sprawach i w związku z tym, ale jeszcze zanim te podjęcie uchwał w sprawach, to jeszcze może tak ogólnie, jeśli chodzi o służby. Służby miały bardzo dużo pracy, szczególnie związanej z COVID-em. Służby są niezwykle potrzebne i pracują bardzo wytrwale. I taki nie mój własny wniosek z tego wszystkiego i takie zalecenie dla nas wszystkich to jest chyba takie, że powinniśmy się wszyscy szczepić. Że to jest jedyny sposób tak naprawdę, który może nas ustrzec przed pandemią, przed kolejną falą epidemii. Dlatego namawiam wszystkich Państwa, namawiam i proszę, szczepmy się, bo to jest naprawdę niezwykle, niezwykle ważne. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim służbom za działalność i przechodzimy teraz do uchwał w sprawach, ale zanim to nastąpi, to chciałbym sprawdzić kworum.
Tak, bo tu pan starosta mi podpowiada, że jeszcze jest wśród nas jedna ważna służba, czyli pan dyrektor szpitala, pan doktor Wójcik, ale ja o panu pamiętam i oczywiście też dziękuję za wszystko, ale za chwileczkę, jak będziemy omawiać to sprawozdanie, to wtedy będzie czas dla pana dyrektora i wtedy coś powiemy o szpitalu. A teraz sprawdzamy kworum, proszę państwa, czyli bardzo proszę wszystkich radnych o kliknięcie zakładki kworum, dlatego że musimy sprawdzić jeszcze raz, ilu nas tak naprawdę jest. Na razie jest nas 12. Jeszcze czekamy chwileczkę. Wiem, że obecny jest na pewno pan Figat, może ma jakieś kłopoty w tej chwili. Wiem, że obecny jest pan Marcin Przybysz. O, w tej chwili pan Ireneusz Rogowski się już zalogował. Jeszcze chwileczkę poczekajmy. Proszę o cierpliwość. Jeszcze pan Mirosław Figat nie może się zalogować, jak widzę. Jeszcze sekundkę. Jeszcze minutkę zaczekajmy, może się uda. O, już jest, brawo. Czyli stwierdzam, że obecnie na sesji jest 15 radnych w tym momencie. Więc przechodzimy do kolejnego punktu, czyli podjęcie uchwał w sprawie. Kolejny punkt to jest uchwała dotycząca zmian w budżecie 16 nawet jest, brawo. Także doszedł do nas pan Ryszard Zduniuk. I Piotr Stapaj, tak, Piotr Stapaj doszedł jeszcze, czyli stwierdzam, że jest obecnych w tej chwili 16 radnych, jeden radny jest tylko nieobecny, czyli mamy prawie komplet, to cieszę się z tego powodu. Szanowni państwo, przechodzimy wobec tego do uchwały budżetowej. Uchwała numer 40/195/2021 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021. Państwo pozwólcie, że ja tę uchwałę przeczytam. Otóż po podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 95 812 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Punkt drugi. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 101 298 447 zł i 43 grosze. Dochody bieżące w wysokości 90 610 866 złotych i 53 grosze. Dochody majątkowe w wysokości 10 687 tysięcy 580 zł i 90 groszy. Paragraf drugi. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 273 112 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Punkt drugi. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 116 100 543 złote 68 groszy. W
tym wydatki bieżące w wysokości 85 882 374,53 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 30 218 169,15 zł. Punkt trzeci. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 27 733 089,15 zł. Zgodnie z załącznikiem numer 3. Dochody i wydatki związane z realizacją. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowej w wysokości 4 385 697 zł 84 grosze zgodnie z załącznikiem numer 4. To był punkt pod pierwszy. Podpunkt i teraz podpunkt drugi za zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik numer 6. Paragraf trzeci, punkt pierwszy. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 14 802 096,25 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 5 593 700 zł, wolnymi środkami w wysokości 2 976 966,89 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 6 231 429,36 zł. Punkt drugi. Dochody budżetu w wysokości 19 208 396,25 zł. Rozchody w wysokości 4 406 300 zł zgodnie z załącznikiem numer 5. Punkt paragraf czwarty. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 402 ust. 4, 6 i artykuł 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawa ochrony środowiska, tekst jednolity, dziennik ustaw z 20 roku, pozycja 1219 z późniejszymi zmianami. Punkt pierwszy. Dochody w wysokości 1 144 700 zł. Punkt drugi. Wysokości w wydatkach 1 322 000 zł. Paragraf piąty. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych o kwotę 15 752 zł. Rezerwa celowa na wypłaty jednorazowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe po zmianie wynosi 1 322 914 zł. Paragraf szósty. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf siódmy. Ustawa wchodzi w życie z dniem 28 maja 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tyle uchwała. Czy możemy już przystąpić do głosowania? Myślę, że tak. Wobec tego, no oczywiście Komisja Budżetu pozytywnie opiniowała tę uchwałę, także już o tym informowałem na początku. Dlatego przystępujemy do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem przeczytanej przeze mnie przed chwilą uchwały budżetowej? Kto z panów jest za? Kto jest przeciw? A kto się wstrzymał od głosu? Czekamy jeszcze na dwóch radnych. Jeszcze pan Mirosław.
Tak, wszystko już jest jasne. Jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sesji uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Tym razem jest to uchwała nr 40/196/2021 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2021. Ja już nie będę czytał tej uchwały, dlatego że ona jest po prostu konsekwencją tej uchwały, którą przyjęliśmy przed chwilą. Wobec tego przechodzimy od razu do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały nr 40/196/2021 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2021-2031. Kto jest za, kto jest przeciw, a kto z panów radnych wstrzymał się od głosu? Jeszcze dwóch radnych. Jest pan Mirosław już, jeszcze pan Piotr, pan radny Piotr Stapej. Już jest. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła uchwałę jednogłośnie. Wszyscy radni obecni na sesji byli za. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Tym razem jest to uchwała w sprawie zmian w statucie powiatu. Szanowni Państwo, w sprawie tej uchwały wpłynął wniosek pana radnego Grzegorza Muchy, który pozwolił sobie przeczytać. Wniosek formalny oczywiście. Wniosek w sprawie sposobu głosowania nad uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Powiatu Bartoszyckiego. Zgłaszam pisemny wniosek formalny na 40. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego dotyczący sposobu głosowania w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej wprowadzenia zmian do statutu powiatu, projekt nr 40/197/2021 przewidzianej w porządku obrad w punkcie 9 litera C. Proponuję, aby pan przewodniczący przeprowadził głosowanie nad poszczególnymi zmianami indywidualnie punkt po punkcie. Uzasadnienie. Przedstawiony Radzie Powiatu projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie, oprócz tego, że zawiera niejasne i nieprecyzyjne zapisy, to część zaproponowanych zmian jest słuszna. Niemniej jednak zmiany statutu w poszczególnych zapisach winny uzyskać powszechną i niekwestionowaną akceptację większości radnych. Tu się zgodzę z panem radnym. Tak właśnie za chwilę będzie. W mojej ocenie zarówno ja, jak i inni radni powinni mieć możliwość opowiedzenia się za lub przeciw zaproponowanym zmianom statutu, gdyż niektóre zmiany są akceptowalne, a niektóre nie. Stąd też mój wniosek o głosowanie zmian w poszczególnych paragrafach. W przypadku, gdyby Rada podjęła decyzję o zdjęcie porządku obrad, z porządku obrad, to byłoby to po prostu bezprzedmiotowe. To już takie zdanie ostatnie. Szanowni Państwo, jeśli pozwolicie Państwo, to ten wniosek przegłosujemy.
Ja tylko dodam do siebie, że komisja statutowa pracowała razem z prawnikami, razem z panią skarbnik, spotykaliśmy się i wypracowaliśmy, tak mi się wydaje, wspólny wniosek, wspólny projekt statutu i takie głosowanie pojedyncze mogłoby po prostu tą spójność rozbić. No, pan radny Mucha pewnych rzeczy może nie rozumieć, ma do tego prawo i dlatego złożył taki wniosek, ale musimy go przegłosować. Czyli pytanie jest takie, kto z panów radnych jest za przyjęciem wniosku pana radnego Muchy dotyczącego głosowania tego projektu punkt po punkcie? Kto jest za, kto jest przeciw, a kto się wstrzymał od głosu? No zaraz zobaczymy. Powtórzyć trzeba głosowanie, bo ja telefon wybrałem, panie przewodniczący. Dwóch radnych wcisnęło, nie ten. Nie ten. Wobec tego ponawiam głosowanie, ponieważ wynikły tutaj problemy techniczne. Jeszcze raz powtarzam pytanie, bo chodzi o to, żeby to pytanie zrozumieć. Kto z panów radnych jest za przyjęciem wniosku pana radnego Muchy o głosowaniu każdego punktu? Kto jest za, kto jest przeciw, a kto się wstrzymał? Czekamy na dwóch radnych jeszcze. Jeszcze czekamy na pana Rogowskiego. Jeszcze jeden radny, jeszcze pan Ireneusz Rogowski nie głosował. Czekamy, aż pan Ireneusz się zaloguje, może albo.
No, już jest wszystko jasne. Stwierdzam, że za wnioskiem głosowało 8 radnych, przeciw głosowało 8, a zatem wniosek pana radnego Muchy nie uzyskał większości, a co za tym idzie, nie został przez radę przyjęty. Także przechodzimy wobec tego do głosowania. En bloc, w całości. W związku z tym, że projekt został panom radnym przedstawiony, on od 10 dni był na stronie Rady Powiatu, czyli na portalu e-sesja, można było się dokładnie z nim zapoznać. I wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z panów radnych jest za uchwałą numer 40/197/2021 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w statucie powiatu? I tu na podstawie artykułu i tak dalej, Rada Powiatu uchwala, co następuje, i tutaj następują już zmiany w statucie powiatu. One są dość obszerne i przeczytam jeszcze uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie powiatu bartoszyckiego. Statut powiatu bartoszyckiego został uchwalony 26 października 2018 roku i zmieniony 29 marca 2019 roku. Obecna propozycja wprowadzenia zmian w statucie podyktowana została potrzebą uporządkowania istniejących zapisów w sposób czytelny i w pełni zrozumiały. W celu dokonania korekt zapisów statutowych Rada Powiatu Bartoszyckiego powołała Komisję Statutową, która przygotowała zaproponowane w projekcie uchwały zmian. O ustroju powiatu stanowi jego statut. Jest to jeden z najważniejszych dokumentów wewnętrznych jednostki samorządu terytorialnego. Dlatego usystematyzowanie formalno-prawne istniejących w nim regulacji jest niezbędne. W związku z powyższym podjęcie uchwał jest zasadne, celowe i konieczne. Ja tylko dodam, że całe te zmiany były szeroko konsultowane przez zespół prawników starostwa powiatowego i wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z panów jest radnych jest za przyjęciem zmian w statucie zaproponowanych w uchwale numer 40/197/2011? Kto jest za? Kto jest przeciw, a kto z panów radnych wstrzymał się od głosu? Przypominam, że głosujemy za zmianami zaproponowanymi przez komisję. Już jest za, głosowało 8, przeciw, zagłosowało 8. Stwierdzam wobec tego, że Rada Powiatu Bartoszyckiego nie przyjęła, nie uzyskało to większości, wobec tego Rada Powiatu odrzuciła uchwałę w sprawie zmian statutu, a to oznacza, że Komisja Statutowa pracuje nadal. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnej uchwały, a mianowicie punkt D to jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach za 2020 rok. Jest wśród nas pan dyrektor szpitala, pan dr Sławomir Wójcik, i panie dyrektorze, bardzo proszę o zabranie głosu na ten temat. Panie
Panie Przewodniczący, Panowie Starostowie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Sprawozdanie finansowe szpitala zostało Państwu radnym przedstawione i zostało omówione w dniu wczorajszym na komisji. Sprawozdanie jest dosyć obszerne, a ja mam tylko 5 minut czasu, więc pozwólcie Państwo, że w swojej wypowiedzi skupię się tylko na najważniejszych aspektach tego sprawozdania finansowego. W przeciwnym razie na pewno przebiłbym czas wystąpienia pani, sympatycznej pani z sanepidu, a nie chcę aż tak Państwu czasu. Można trochę przekroczyć czas. Szanowni Państwo, w swojej działalności w roku 2020 szpital, właściwie działalność szpitala determinowały dwie rzeczy. Pierwszym czynnikiem to są inwestycje, bo szpital, tak jak w poprzednich latach, bardzo dużo inwestuje. Inwestuje w swoją infrastrukturę głównie oraz w sprzęt, zarówno sprzęt medyczny, jak i sprzęt służący do pozostałej obsługi szpitala. Drugim czynnikiem, no to jest oczywiście pandemia, która zmusiła nas do przeorganizowania pracy całego szpitala. O inwestycjach i o pandemii za chwilkę jeszcze powiem, ale teraz chciałbym przedstawić Państwu jakby najważniejsze aspekty z tej działalności finansowej szpitala. Plan finansowy, jeżeli chodzi o przychody na rok 2020, przewidywał kwotę przychodów na poziomie 63 561 tysięcy. Udało nam się zrealizować ten plan w 117%. I tak przychody szpitala w roku 2020 wyniosły aż 81 475 491 zł. Na przychody składa się w szpitalu głównie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, które stanowią praktycznie 97, prawie 98% wszelkich przychodów. Pozostałe przychody to jest pozostała działalność medyczna oraz działalność niemedyczna w postaci różnych umów dzierżawy czy wynajmu, tudzież innych. Natomiast jeżeli chodzi o koszty, koszty w planie finansowym przewidzieliśmy na poziomie wydatki na poziomie 73 830 000 zł i zrealizowaliśmy koszty na poziomie 111%, czyli nasze koszty wyniosły w roku 2020 na funkcjonowanie naszego szpitala 82 172 639 zł. Reasumując, po uwzględnieniu amortyzacji szpital w roku 2020 wypracował zysk netto w kwocie 3 764 188 zł. I teraz jeszcze takich kilka jakby aspektów liczbowych. Pozwolę sobie porównać to na przestrzeni lat, jak to wyglądało. Jeżeli chodzi o zatrudnienie, w roku 2018 szpital był pracodawcą dla 515 osób. W roku 2019 wzrosło to już do 525, w roku 2020 szpital zatrudniał 569 osób. Przy czym w 2020 roku zatrudnialiśmy 83 lekarzy, 223 pielęgniarki, pozostały personel medyczny to jest liczba 145 osób i pracownicy niemedyczni 118 osób. Tutaj zwraca na uwagę fakt tej zwiększonej liczby pracowników niemedycznych, ale to się zwiąże z tym, o czym zaraz też powiem, o przejęciu pracowników z sekcji, z działu czystości oraz kuchni, ponieważ te obowiązki szpital po 20 latach przejął na siebie. I też porównując rok 2018, 2019, 2020, spadła liczba porad w roku 2020 pacjentów hospitalizowanych w szpitalu. Mimo tej pandemii liczba osób hospitalizowanych spadła.
spadła i to spadła w sposób dosyć istotny, ponieważ co roku szpital leczył w 18 8163 osoby, w 19 8270, czyli była ta niewielka tendencja wzrostowa, natomiast w roku 2020 osób hospitalizowanych w szpitalu to jest tylko 7072 osoby. Ale dosyć pozytywnym wskaźnikiem jest ilość porodów, które się odbyły w naszym szpitalu i tutaj widzimy tą tendencję cały czas wzrostową, czyli 18 rok to jest 523 porody, rok 2019 548, a 20 to jest 613 porodów. Uwzględniając również SOR, bo bardzo dużo osób przewija się przez SOR, tutaj też widzimy tą tendencję w roku 2020 spadkową, bo przez sam SOR przewija się ponad 8 tysięcy pacjentów w roku 2018, prawie 8 tysięcy w roku 2019, natomiast w roku 2020 to jest tylko 6395 pacjentów. Z czym to jest, proszę Państwa, związane? No oczywiście jest to związane z pandemią. Liczba hospitalizacji jest związana z tym, że szpital przestał wykonywać, praktycznie przez cały rok z mocnym ograniczeniem wykonywał wszystkie procedury planowe, operacje planowe, diagnostykę planową, a SOR, liczbę pacjentów leczonych w SOR-ze, należy jakby tutaj uwzględnić to, tym lockdownem, bo przez kilka miesięcy mieliśmy bardzo ścisły lockdown i szczególnie urazów obserwowaliśmy no niewielką liczbę i to się jakby przełożyło na to, ten spadek liczby pacjentów hospitalizowanych w szpitalu. Ogółem przez szpital co roku przewija się około 17 tysięcy pacjentów, uwzględniając oczywiście SOR. W tym roku było to 14 tysięcy, niewiele ponad 14 tysięcy pacjentów. Ale niestety odbiło się to też na struktura udzielanych porad odbiła się na sytuacji finansowej, ponieważ do szpitala trafiały osoby w stanie ostrym, w stanie ciężkim, a wiadomo, że najdrożej kosztuje leczenie pacjenta w stanie ostrym. Na zabiegach czy na diagnostyce planowej to jest ta dziedzina jakby medycyny, na której, że tak brutalnie powiem, szpital zarabia, natomiast na tych przyjęciach ostrych, no niestety one są najczęściej mocno kosztochłonne. Teraz chciałbym powiedzieć dwa słowa jeszcze o COVID-zie. Szpital od samego początku, od właściwie pierwszych dni, jak mieliśmy pacjenta zero tutaj w Polsce, a przypominam, że ten pacjent z tego nieszczęsnego autokaru, który wjechał do Polski z pacjentem zero, tutaj część mieszkańców naszego powiatu podróżowała tym autokarem i jakby byliśmy na tej pierwszej linii ognia, nie bardzo jeszcze wiedząc, jak się do tego zabrać, musieliśmy coś sobie z tym poradzić. Szpital wystawił dwie karetki, dwa zespoły transportowe do przewozu pacjentów z infekcjami albo z podejrzeniem infekcji COVID-a. To jak sobie Państwo przypominacie, były dwa szpitale na samym początku, gdzie woziliśmy tych pacjentów, była Ostróda, to był Elbląg, no i tych pacjentów trzeba było tam w jakiś sposób dostarczyć. Były to dwie karetki, jedna na terenie powiatu bartoszyckiego, druga nasza karetka na terenie powiatu Giżyckiego, ponieważ tam mamy również nasze zespoły ratownictwa medycznego. Poza tymi zespołami transportu covidowego szpital bardzo szybko utworzył punkt pobrań wymazów, który znajdował się na terenie szpitala. Również stworzyliśmy punkt mobilny pobierania wymazów, który właściwie działa do tej pory. W momencie, kiedy powstały szczepienia, kiedy zorganizowano szczepienia, kiedy szczepionki dotarły do Polski, również szpital bardzo szybko odpowiedział na potrzeby
zorganizowania punktu takiego, gdzie można było szczepić naszych mieszkańców. Szpital został tak zwanym szpitalem węzłowym i myślę, że sobie w tej materii bardzo dobrze poradził, bo naprawdę wyszczepiliśmy bardzo dużą część populacji naszego powiatu i nie mieliśmy tutaj z tymi szczepieniami większych perturbacji. Poza tym szpital też prowadzi zespół mobilny szczepień. Tam, gdzie pacjent nie może z różnych powodów zdrowotnych dotrzeć do punktu szczepień tego stacjonarnego, wtedy karetka z personelem jedzie i takich pacjentów szczepi. Również w zakładach pracy rozpoczynamy szczepienia. Szczepiliśmy również oczywiście DPS-y, a również pensjonariuszy, którzy są, czy osadzonych, którzy są w zakładzie karnym w Kamińsku. Od 5 listopada 2020 roku szpital otworzył też oddział covidowy i w tym roku 2020 leczyliśmy tam ponad 160 pacjentów na tym oddziale covidowym. Oddział był obłożony niemalże cały czas w 100%. Prowadziliśmy również taki pretriaż pacjentów zgłaszających się do szpitala, czyli były tam zbierane ankiety, była mierzona temperatura u tych pacjentów, byli oni jakby kierowani w odpowiednie miejsce w szpitalu, to się nazywało takim pretriażem. I za to również mieliśmy, była umowa z Narodowym Funduszem, która nam to rekompensowała. Można powiedzieć tak, że koszty, które szpital poniósł, organizując tą walkę z pandemią, to jest blisko 2 milionów złotych. Natomiast wpływy, które otrzymaliśmy z umów z Narodowym Funduszem, to jest kwota 2 562 777 zł, czyli można powiedzieć, że szpital wyszedł na plus, jeżeli chodzi o koszty i przychody z tytułu walki z pandemią. Nie do przecenienia jest również doinwestowanie, tutaj ukłony dla rządzących i tutaj służb pana wojewody, bo udało nam się pozyskać sprzęt głównie do walki z pandemią na kwotę ponad 1 800 000 zł. To tyle może, jeżeli chodzi o sam COVID. Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje, nie wiem, czy się uda tutaj pokazać te slajdy, co tam szpital robił. Jeżeli nie, to ja powiem o takich tylko najważniejszych rzeczach, ponieważ od 1 lipca po 20 latach szpital utworzył swój własny dział utrzymania czystości, zatrudnił pracowników, zainwestował w sprzęt, zainwestował w infrastrukturę pomieszczeń, gdzie ten sprzęt można było postawić. To są wydatki rzędu 236 450 zł. Są to w pełni wydatki poniesione z budżetu własnego szpitala. Od 23 marca, ale już tego roku, zaczęła też funkcjonować kuchnia szpitalna, jednak wydatki, które ponosiliśmy na stworzenie tej nowej infrastruktury kuchni, na żywienie własnych pacjentów, też są niebagatelne, bo to jest wydatek blisko 200 tysięcy złotych na zakup urządzeń oraz na modernizację infrastruktury. My sobie policzyliśmy koszty, proszę Państwa, ile to wynosi w tej chwili, bo dopiero mamy pierwszy miesiąc, kwiecień tak naprawdę, który w pełni żywiliśmy naszych pacjentów. Koszt jednego osobodnia żywienia w naszym szpitalu w tej chwili to jest 35,63 zł. Ja przypominam, jak ktoś z Państwa pamięta, jak żywiła nas obca firma, te koszty oscylowały wówczas. 4 lata temu to było około 25 zł, czyli wydawałoby się, że my ponosimy większy koszt, ale to są tylko jakby, nie uwzględnia to specyfiki żywienia na COVID-zie, ponieważ my
od listopada żywiliśmy pacjentów na COVID-zie. To jest zupełnie inny sposób żywienia tych pacjentów. Zresztą uwzględnić tutaj należy personel, ponieważ my personel, który był zatrudniony na COVID-zie, szpital również, no z tego względu, że był to oddział jakby odseparowany od pozostałej części szpitala, również personel żywiliśmy. I ten koszt wydaje się no, jakby nieco wyższy, ale on musi też uwzględnić jakby tą amortyzację i te koszty poniesione na stworzenie kuchni. Na sam koniec, proszę Państwa, jeżeli chodzi o to sprawozdanie finansowe, to chciałem jeszcze poinformować Państwa o trzech projektach unijnych, które szpital w tym 2020 roku realizował. Pierwszy to jest projekt na... Ja go tak roboczo nazwę, to jest sprzęt na tworzący się oddział neurologiczny. Koszt tego projektu, on już został zrealizowany, koszt tego projektu to jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu to jest 1 572 000, już nie będę tych cyferek dalej czytał, natomiast kwota dofinansowania to jest 1 272 000. Drugi projekt to jest projekt unijny, to było dofinansowanie na sprzęt służący walce z pandemią i tutaj dostaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego wartość projektu to jest 695 000 zł, z czego kwota dofinansowania wynosiła 588 000 zł. Tutaj kupiliśmy sprzęt do domowego leczenia tlenu, czyli koncentratory tlenu, kupiliśmy do centralnej sterylizacji sterylizator razem z montażem tego sterylizatora, inny drobny sprzęt, na pewno bardzo potrzebny do funkcjonowania naszego szpitalu. I trzeci projekt to jest projekt wdrożenie e-usług, to jest inwestycja i ulepszenie naszego systemu informatycznego, to są te wszystkie, to będzie i tutaj oczywiście w tym projekcie zrealizowana i nowa serwerownia, dokupiony sprzęt, dokupione oprogramowanie służące dodatkowym usługom, które prowadzimy w tej formie elektronicznej, wchodzą przecież i w tej chwili już i e-skierowania, oczywiście funkcjonują e-recepty, od dawna funkcjonują e-zwolnienia. Tutaj chodzi też o tą elektroniczną dokumentację medyczną, która będzie transferowana do tej platformy takiej ogólnopolskiej, do tej tak zwanej platformy P1 i tutaj integracja z tym systemem. Również ten projekt to uwzględnia. Wartość projektu to jest 2 495 000 zł, natomiast kwota dofinansowania to jest 1 980 000 zł. I to są takie, proszę Państwa, najważniejsze aspekty tego sprawozdania finansowego szpitala. Jeżeli ktoś chciałby jakieś uzyskać więcej informacji, zapraszam. Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju dyskusje. Na koniec pozwólcie Państwo, że złożę podziękowania, ponieważ do tej pory nie miałem takiej okazji, a już półtora roku żyjemy w tej rzeczywistości pandemii. Naprawdę szpitalowi, dla szpitala była to sytuacja dziwna, sytuacja, z którą się szpital nigdy dotychczas, nikt z pracowników tego szpitala nie spotkał tak pewnie jak pozostała część społeczeństwa i nie było nam naprawdę łatwo, bo ponieważ wszystko trzeba było jakby niemalże wywrócić do góry nogami, żeby ten szpital mógł funkcjonować. Bardzo dziękuję służbom pana wojewody. Tutaj naprawdę muszę powiedzieć o panu Krzysztofie Kuriacie, czyli dyrektorze Wydziału Zarządzania Kryzysowego, który od półtora roku jest z nami bez przerwy na telefonie. Czy to jest dzień, czy to jest noc, 7 dni w tygodniu, o każdej porze dnia i nocy dzwonimy, jesteśmy w kontakcie i tyle, na ile nam może pan dyrektor pomóc, tak nam pomaga. Także bardzo tutaj wyrazy wdzięczności dla służb pana wojewody. Dziękuję również panom starostom, którzy jakby na bieżąco również jesteśmy tutaj w kontakcie telefonicznym przez te półtora roku i wszystkie problemy, które po drodze powstawały, próbowaliśmy na tyle, na ile mogliśmy to rozwiązać, rozwiązywaliśmy. Dziękuję tutaj również samorządowcom,
Głównie chciałbym podziękować naprawdę panu burmistrzowi Jackowi Kostce, który jako pierwszy tutaj na samym początku wykonał ten telefon, zapytał się, czy nam coś potrzeba, jak my tutaj funkcjonujemy, jak sobie dajemy radę, a widać, że nadal ta współpraca z miastem Górowo jest naprawdę dobra, bo tam stworzyliśmy bardzo szybko, w ciągu kilku dni, punkt szczepień, z którego korzystają mieszkańcy Górowa i Ławeckiego. To też pokazuje właśnie tą skalę tej dobrych praktyk, dobrej współpracy z samorządem. Również tutaj wyrazy szacunku dla samorządu gminy Bartoszyce, bo jesteśmy również w kontakcie dla Sępopola, dla Bisztynka. I oczywiście, proszę Państwa, nie do przecenienia jest rola wszystkich instytucji, które nam pomogły. Ja tutaj, no nie jest czas, żebym ja teraz te wszystkie instytucje wymienił, ale naprawdę dużo instytucji pomogło, szczególnie w tym pierwszym okresie, czy to dostarczając maski, przyłbice, no różne takie rzeczy, których szpital nie miał. Na rynku były naprawdę ogromne braki, ogromna drożyzna, było to naprawdę rzecz nie do przecenienia. Tutaj głębokie ukłony właśnie i podziękowania dla tychże wszystkich instytucji, które się zaangażowały, dla innych organizacji społecznych, czy to harcerzy, czy innych stowarzyszeń, które nam pomagały, oraz osób prywatnych, które również jakby z tego takiego przypływu dobrej woli, dobrego serca pomagały nam, a czy to w szyciu maseczek, czy dostarczaniu na przykład, no nie wiem, no chociażby wody mineralnej dla pracowników, innych tam drobnych produktów takich spożywczych. Naprawdę za to bardzo serdecznie dziękujemy, ponieważ do tej pory nie miałem takiej okazji, żeby to publicznie powiedzieć. Także bardzo serdecznie wszystkim Państwu, wszystkim ludziom dobrej woli bardzo serdecznie dziękuję. I na koniec bardzo proszę o przyjęcie sprawozdania finansowego szpitala. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi. Pan dyrektor wszystkim tu podziękował. Jeszcze dołączył Wojska Ochrony Terytorialnej, które właśnie też, jak się wchodzi do szpitala, to od razu wpadamy w ręce żołnierzy z Wojsk Ochrony Terytorialnej, którzy nam mierzą temperaturę. Także im też bardzo serdecznie dziękuję. Pan dyrektor też kiwa głową, że oczywiście, że tak. Ale ja bym chciał podziękować również jeszcze jednej osobie, a mianowicie panu dyrektorowi. Panu dyrektorowi, pan dyrektor szpitala naprawdę bardzo, bardzo sumiennie, ciężko pracował, żeby to wszystko spiąć, a to jest, proszę Państwa, niełatwa sprawa, żeby to wszystko ogarnąć. Dziękuję również wszystkim pracownikom szpitala, lekarzom, pielęgniarkom, salowym, wszystkim, dosłownie wszystkim, którzy naprawdę stanęli na wysokości zadania i w tych ciężkich, trudnych czasach covidowych po prostu sprawdzili się. Także panie dyrektorze, dziękuję bardzo i proszę wszystkim pracownikom szpitala również przekazać podziękowania od samorządu, od nas tu wszystkich. Także dziękuję bardzo i wielki, wielki szacunek dla pana i dla pracowników szpitala. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wobec tego możemy przystąpić w tej chwili do przegłosowania tej uchwały dotyczącej sprawozdania. Uchwała numer 40/198/2011 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach za 2020 rok. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto z panów radnych jest przeciwny, a kto z panów radnych wstrzymał się od głosu? Jeszcze dwóch radnych. Czekamy na dwóch radnych jeszcze.
Jeszcze pan Bartłomiej i pan Marcin. Ale już widać, że sprawozdanie będzie przyjęte, ponieważ 14 radnych już jest za, także, ale czekamy jeszcze na oddanie głosu przez dwóch radnych. Już pan Marcin zagłosował, jeszcze pan Hilmanowicz. Tak, stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła, zatwierdziła sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach za 2020 rok. Gratuluję i życzymy no, dalszej owocnej działalności. Także dziękuję panie dyrektorze, dziękuję wszystkim pracownikom szpitala. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnych uchwał. Tym zostały nam jeszcze trzy uchwały dotyczące skarg i po kolei. Pierwsza uchwała to jest uchwała, przeczytam ją całą, uchwała nr 40/199/2011 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora pomocy, Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie. Na podstawie artykułu i tak dalej Rada Powiatu uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się z dokumentacją, skargą pracownika Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie z dnia 8 lutego 2021 roku przekazaną za pośrednictwem Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie pismem z dnia 17 lutego 2021 roku zgodnie ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rada Powiatu Bartoszewskiego uznaje skargę za bezzasadną. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu do zawiadomienia skarżącego oraz Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie o sposobie załatwienia skargi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oczywiście uzasadnienia nie będę czytał, ponieważ w uzasadnieniu występują nazwiska, sprawy osobowe, a po prostu ustawa RODO nie pozwala tego upubliczniać, ale oczywiście radni znają to uzasadnienie i możemy przystąpić do głosowania. I głosujemy. Kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały nr 40/199/2021 Rady Powiatu Bartoszewskiego za z dnia 28 maja 2021 roku za uznanie skargi za bezzasadną? Czekamy na pana Bartłomieja.
Szanowni Państwo, w związku z tym, że nie możemy się połączyć z panem Bartłomiejem albo pan radny Hilmanowicz nie może się połączyć z nami, to oczywiście jego głos to nie, formalnie nic nie zmienia, dlatego że 13 radnych głosowało za, o już jest, wszystko w porządku, a jednak się połączył. Więc 14 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały, dwóch się wstrzymało od głosu. Stwierdzam zatem, że Rada Powiatu tę uchwałę dotyczącą tej skargi przyjęła. Przechodzimy do kolejnej uchwały dotyczącej skargi oczywiście. Tym razem jest to uchwała numer 40/200, jubileuszowa uchwała 2021 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach. Na podstawie artykułu i tak dalej Rada Powiatu uchwala co następuje. Zapoznanie się z dokumentacją, skargą mieszkańca Sigain na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach z dnia 14 kwietnia 2021 roku. Data wpływu do starostwa powiatowego to 21 kwietnia 2021 rok. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Skargi, Wniosków i Petycji Rada Powiatu Bartoszewskiego uznaje skargę za bezzasadną. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Powiatu do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oczywiście z podobnych przyczyn uzasadnienia nie będę czytał jak poprzednio i możemy przystąpić do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały, którą przed chwilą przeczytałem, która uznaje skargę za bezzasadną? Kto jest przeciw, a kto się wstrzymał od głosu? Już. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego jednogłośnie przyjęła tę uchwałę, którą przed chwilą procedowaliśmy. Przechodzimy do kolejnej uchwały, która też dotyczy skargi. Przeczytam ją. Uchwała numer 40/201/2021 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 28 maja 2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie. Tu następuje podstawa prawna i Rada Powiatu uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się z dokumentacją skargą mieszkanki gminy Górowo i Ławeckie na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie z dnia 29 kwietnia 2021 roku, data wpływu do starostwa 4 maja 2021 roku. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rada Powiatu Bartoszewskiego uznaje skargę za bezzasadną. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Powiatu do zawiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia skargi. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy wobec tego do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto z panów radnych jest przeciwko tej uchwale? A kto wstrzymał się od głosu?
Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego jednogłośnie przyjęła tę uchwałę. Szanowni Państwo, to już była ostatnia uchwała przewidziana w dzisiejszym porządku obrad. Jeszcze zostały nam w tej chwili sprawy różne. Przechodzimy do spraw różnych. Czy w sprawach różnych ktoś chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pan Starosta prosi o głos. Proszę bardzo, Panie Starosto. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. No, pierwsza sprawa to tutaj prośba naszych dwóch radnych koalicyjnych, którzy po prostu przy głosowaniu en bloc za poprawkami do naszego statutu po prostu nacisnęli nie ten klawisz. Także myślę, że tutaj się nic takiego nie stało. Jest komisja statutowa, będzie dalej działała. Myślę, że na kolejną sesję już komisja dopnie te wszystkie poprawki i będziemy mogli spokojnie sobie to wszystko przegłosować. Ale korzystając jeszcze tutaj z okazji, też chciałbym właśnie bardzo serdecznie w imieniu całego naszego zarządu, myślę, że i Rady Powiatu, podziękować tutaj wszystkim służbom, które w tym trudnym okresie, tego półtora rocznym w czasie panowania tej pandemii covidowej, no, pracowały ciężko, wspomagały mieszkańców, wspomagały również tutaj i naszą pracę. No, myślę, że te podziękowania się bardzo, bardzo serdecznie wszystkim należą. Tutaj łącznie z panem dyrektorem szpitala, tu dziękuję, panie przewodniczący, że pan pozwolił sobie właśnie na te podziękowania, ponieważ jest to jedna z głównych postaci, która tutaj no, pokazała, że w COVID-zie też można pracować. Nasz szpital, szanowni państwo, był otwarty dla pacjentów od samego początku naszej pandemii do tej pory. Jak funkcjonowały inne, powiedzmy sobie, szpitale, nie tylko w naszym powiecie, ale i w naszym kraju, to państwo zapewne wiecie, że były różne przerwy i tak dalej, i tak dalej. My natomiast funkcjonowaliśmy od samego początku do końca, a to wymagało naprawdę bardzo dużego doświadczenia, umiejętności i tej takiej bardzo, że tak powiem, pracy ciężkiej, która dała właśnie taki efekt, jaki dzisiaj mamy. No dziś nie mamy już też, powiecie, bardzo wszystkim żadnych zakażeń covidowych. Szczepimy się dalej. Tutaj też przy okazji bardzo serdecznie zachęcam. I też lekko spóźnione może, ale bardzo serdeczne życzenia chciałbym z tej okazji złożyć wszystkim samorządowcom, bo obchodziliśmy Dzień Samorządowca i tak powiedzmy sobie tutaj na wale tej naszej codziennej pracy trudno było o jakieś sensowne życzenia, ale z tej okazji składam wam naprawdę no, dużo, dużo zdrowia, tego, żebyśmy jak najszybciej z tej pandemii wyszli, żebyśmy mogli się spotykać na żywo, bo jak widać nawet po dzisiejszej sesji, po tych pomyłkach, tych takich spotkań nam brakuje. Przy czym no, jest sytuacja taka, że w związku z tym świętem samorządowym oczywiście nasi samorządowcy otrzymali pewne nagrody. Jest jeszcze przed nami dzień, w którym będziemy mogli się najprawdopodobniej po zniesieniu tych wszystkich obostrzeń spotkać już bezpośrednio i myślę, że pomalutku będziemy wracali do, że tak powiem, rzeczywistości sprzed półtora roku, bo to jest dla nas, myślę, szczególnie pod względem psychicznym bardzo, bardzo ważne, bardzo istotne. No i życzmy sobie tutaj, panie przewodniczący, panie starosto, tutaj wszyscy nasi zgromadzeni pracownicy i goście tego, żeby ta nasza praca rzeczywiście przynosiła efekty dla naszych mieszkańców, bo tak naprawdę nasza praca samorządowców jest służbą, która ma wspomagać właśnie życie, umilać, poprawiać życie naszych mieszkańców miast, naszego powiatu. Także raz jeszcze serdecznie samorządowcom gratuluję. Starajcie się być rzeczywiście, stanąć na wysokości zadania, czuć się tymi urzędnikami, którzy są dla ludzi i którzy tym ludziom będą zawsze pomagać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu staroście. Oczywiście do wszystkim podziękowań pana starosty się dołączam. Tak jeszcze powiem, że wręcz ja jestem dumny z naszego szpitala, że mimo COVID-u szpital pracował normalnie, mało tego jeszcze się rozwijał, bo stołówka na przykład, proszę państwa, to jest naprawdę wielka sprawa. Nowa stołówka własna, szpitalna, a byłem, widziałem, jest świetnie wyposażona naprawdę i bardzo smacznie gotuje. Także wielkie, wielkie dzięki za to wszystko, wielki szacunek i jeszcze raz i dla pana dyrektora, i dla pracowników szpitala. Szanowni państwo, jest jeszcze ważna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, a
mianowicie na najbliższej sesji, którą zwołam najprawdopodobniej w czerwcu, jeszcze nie wiem dokładnie którego, będzie to sesja absolutoryjna, będzie również przedstawiony raport o stanie powiatu za 2020 rok. Jest to obowiązek ustawowy, żeby taki raport przedstawić i ten raport już znajduje się, jest dostępny w systemie e-sesja, także namawiam bardzo gorąco radnych do tego, żeby się z tym raportem zapoznać, dlatego że jest to dokument ważny i myślę, że warto wiedzieć po prostu, co w tym dokumencie jest. Szanowni Państwo, w związku z tym, że porządek dzisiejszej sesji został już wyczerpany, a jeszcze, przepraszam bardzo, jeszcze mi się przypomniało w tym momencie jedno, że chciałbym złożyć jeszcze jedne życzenia. Otóż niedługo jest 1 czerwca, Dzień Dziecka, więc wszystkim dzieciom, wszystkim naszym milusińskim życzymy krótko. Kochane dzieci, bądźcie szczęśliwe. Dziękuję bardzo. Zamykam obrady 40. zwyczajnej sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję wszystkim Państwu i do zobaczenia w czerwcu.